Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu w sprawie naboru dostępność dyrektywa EAA. Bardzo serdecznie Państwa witam. Mam nadzieję, że uda mi się odpowiedzieć na Państwa pytania, które, na które będzie miejsce po zakończeniu pokazu slajdów i mojej prezentacji. Dyrektywa EAA, powszechnie znana jako Europejski Akt o Dostępności, jest pierwszą horyzontalną i wielosektorową regulacją unijną, która wprowadza wymogi dla wszystkich krajów członkowskich w zakresie dostępności powszechnie używanych produktów i usług, takich jak na przykład komputery, tablety, telefony, bankomaty również usługi, usługi bankowości detalicznej czy na przykład usługi e-handlu. Celem dyrektywy jest ułatwienie jak największej liczbie osób dostępu do produktów bez względu na ich sprawność czy szczególne potrzeby, ale także uświadomienie w społeczeństwie kwestii dostępności. W kwietniu bieżącego roku Sejm uchwalił ustawę o zapewnieniu spełniania wymogów dostępności dla niektórych produktów i usług przez podmioty gospodarcze. Jest to ustawa, która transponuje dyrektywę do prawodawstwa krajowego. Ustawa ta zacznie obowiązywać w czerwcu bieżącego roku i od tego czasu podmioty wskazane w ustawie będą musiały świadczyć usługi i wprowadzać produkty, które są zgodne jak gdyby, z wymogami ustawy. Nabór, który organizujemy jest jest wpisane w działanie 0103 kadry nowoczesnej gospodarki jest to typ 1C działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności, wsparcie przedsiębiorców w zakresie dyrektywy. Nabór jest ogólnopolski, ogłosiliśmy go 14 czerwca. Rozpoczął wnioski można już składać od poniedziałku, czyli od 15 lipca aż do 29 lipca do godziny 10. Kwota, którą mamy przeznaczoną na nabór to jest 85,5 miliona. Jest to w 100% dofinansowane wsparcie dla przedsiębiorców, także nie jest wymagany żaden wkład własny. Grupą docelową jest 10 tysięcy pracownic lub pracowników przedsiębiorstw. Także jak podzielimy kwotę, kwotę alokacji przez ten nasz wskaźnik, to wyjdzie nam kwota około 5, 8 550 zł brutto dla jednego uczestnika. Jest przewidziany w ramach konkursu cross-financing. Stanowi on tylko 1%. Zostało on w stosunku do tego, jaka, jaka mogła. By być, mogła, mogłaby być to kwota, ale powinna być wystarczająca. Jest to taki rodzaj wydatków, który dotyczy zakupu infrastruktury, dostosowania, adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy i to są wydatki ponoszone przez beneficjentów. Celem konkursu jest wsparcie przedsiębiorców w zakresie. Wymogów prawnych, w obszarze w ogóle dostępności, ale wymogów prawnych, które wprowadza ustawa, poprzez szkolenia oraz doradztwo. Kto może być wnioskodawcą? Katalog wnioskodawców wynika z rozporządzenia PARP i są to, są to oczywiście przedsiębiorczynie i przedsiębiorcy, podmioty działające na rzecz rozwoju gospodarczego, podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju kapitału ludzkiego lub potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców, to tutaj katalog tych podmiotów jest określony w ustawie o PARP, to ewentualnie jeżeli Państwo by się wpisywali, to mogą, mogą Państwo sprawdzić, czy Państwo się wpisują w ten katalog. On jest bardzo szeroki. Partnerzy społeczni i gospodarczy w rozumieniu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Organizacje pracodawców, organizacje związkowe reprezentatywne, w, wskazane w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego. Podmioty, o których mowa w ustawie prawo o szkolnictwie, o szkolnictwie wyższym i nauce oraz stowarzyszenia z, udziałek, z udziałem jednostek sektora terytorialnego. Oczywiście podmioty, które będą składały wnioski muszą posiadać potencjał kadrowy, ekonomiczny, techniczny, ale także doświadczenie i te rzeczy będą weryfikowane za pomocą kryteriów dostępu, ale również kryteriów merytorycznych, które są określone w naborze. Wskaźniki konkursu, tak, całego naboru, które są do osiągnięcia na poziomie PARP, to jest liczba pracowników objętych wsparciem w obszarach kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego. To jest wartość, tak jak mówiłam, to jest ta nasza grupa docelowa 10 tysięcy uczestników. Wskaźnik rezultatu to 90%, czyli 9 tysięcy uczestników, którzy uzyskają kwalifikacje po zakończeniu udziału w projekcie. Natomiast jeżeli chodzi o wskaźnik produktu dla Pojedynczego produktu, projektu, to ten wskaźnik nie może być niższy niż 1112 osób w przypadku takiej najniższej wartości projektu, o której za chwilę będzie mowa w kryteriach. Teraz przechodzimy do kryteriów dostępu. Kryteria, kryterium dostępu numer jeden mówi o rodzaju działań, które mogą być realizowane w ramach, w ramach projektu. W ramach każdego projektu powinny być, powinny w zasadzie muszą być przewidziane dwie ścieżki wsparcia. Ścieżka pierwsza to jest to jest aktywna rekrutacja. Mające na celu uświadomienie uczestnikom kwestii wynikających ze, zmieniających się, ze zmieniającego się otoczenia regulacyjno-prawnego w związku właśnie z transpozycją dyrektywy, działania szkoleniowe dotyczące niepełnosprawności oraz szczególnych po, y, potrzeb, a także dostępności, w tym projektowanie uniwersalne. To są pierwsze działania, to jest taka ścieżka ogólna. Potem są szkolenia specjalistyczne. Te szkolenia specjalistyczne dzielą się na dwie części. Jest część teoretyczna i część warsztatowa. I to są szkolenia związane z wymaganiami wynikającymi z ustawy transponującej dyrektywę. I one dotyczą po pierwsze aktów prawnych, tego otoczenia prawnego, które mają znaczenie przy stosowaniu ustawy, włączając akty prawne, do których odwołuje się ustawa to jest część teoretyczna. Potem kolejna część teoretyczna, wymogi prawne wskazane w ustawie, część warsztatowa, już trzecia, praktyczne aspekty stosowania ustawy w tym projektowania uniwersalnego produktów lub usług, ale też prowadzenie dokumentacji. I po przejściu tej ścieżki możliwe są, o ile będzie taka potrzeba, działania doradcze związane bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, o których mowa w punkcie 2 i 3. Ta potrzeba, już później, później Państwo o tym będą jeszcze mówiła, będzie wynikała z, z potrzeb właśnie uczestników, którą będą wyrażali poprzez wypro, wypełnienie specjalnej ankiety. I druga ścieżka, ta druga ścieżka, jest zbliżona, natomiast tutaj nie przewidujemy szkoleń ogólnych, bo zakładamy, że mogą pojawić się w projekcie osoby, które posiadają już wiedzę odnośnie dostępności, niepełnosprawności, uniwersalnego projektowania i nie muszą już przechodzić całej ścieżki. I dla tych osób przewidzieliśmy właśnie taką ścieżkę już specjalistyczną. Natomiast, żeby do tej ścieżki specjalistycznej móc wejść, należy udowodnić, że, że posiada się się wiedzę w zakresie tych, tych ogólnych aspektów i będzie to można zrobić albo przez pokazanie certyfikatu, jakiegoś zaświadczenia ze szkolenia, które odbyło się w ciągu ostatnich dwóch lat, gdzie te aspekty były poruszone, albo pozyskały się wiedzę dzięki uczestnictwu w konkursie, w projekcie, który realizujemy bliźniaczo, jakby tak, w bliźniaczym projekcie dostępność szansą na rozwój 3. I oczywiście po tych szkoleniach również, również będzie można skorzystać z tych usług doradczych. W uzasadnieniu, w uzasadnieniu do tego kryterium wpisaliśmy przede wszystkim, że głównym celem jest aktywizacja przedsiębiorców, przedsiębiorców w obszarze aspektów prawnych dostępności, które wynikają z ustawy. Tam jest również powiedziane, że obowiązkowe w projekcie są dwie ścieżki, natomiast to też jest tak, że w projekcie one się muszą znaleźć natomiast na jednego uczestnika, jeden uczestnik może skorzystać tylko z jednej ścieżki wsparcia. Ścieżka druga, tak jak mówiłam, jest przewidziana dla tych osób, które posiadają już wiedzę w zakresie dostępności i niepełnosprawności warunki, które są określone w kryterium dotyczą również partnerów. Tutaj od razu Państwu powiem, bo ostatnio na dyżurze eksperta pojawiło się pytanie, czy to oznacza, że zarówno wnioskodawcy, jak i, i jak i partnerzy muszą mieć przewidziane wszystkie te działania równolegle. Od razu mówię Państwu, że to nie jest, to, to jest tak, że te działania muszą być przewidziane w projekcie, natomiast jak Państwo się podzielą realizacją tych zadań, to już zależy od Państwa, od kompetencji, od doświadczenia i od tego, jak Państwo sobie ten projekt wymyślą. W uzasadnieniu również znajduje się definicja dyrektywy, definicja działań szkoleniowych, doradczych, dostępności, uniwersalnego projektowania. Ja już tutaj Państwu tego nie przytaczałam, no bo jakby dokumenty są, są dostępne na stronie internetowej mogą Państwo sobie z nich skorzystać. Kryterium to jest oceniane na podstawie zapisów we wniosku, czyli tutaj żadnych dodatkowych dokumentów nie, nie trzeba załączać również w uzasadnieniu do kryterium mówimy między, mniej więcej o co jaka będzie tematyka, tematyka tych działań szkoleniowych i doradczych i jaki one mają cel tak przede wszystkim zapoznanie z tematyką niepełnosprawności dostępności w tym uniwersalnego projektowania źródłami prawa stosowanego w kontekście praw człowieka wymogów zapewnienia do dostępności oraz to co wynika z dyrektywy tak? czyli wynikające z ustawy z ustawy wymagania dotyczące dostępności produktów i usług, obowiązki, zasady wszystko to, co jak gdyby przewiduje ustawa. Jest również powiedziane, że działania szkoleniowe i doradcze będą uwzględniały specyfikę przedsiębiorstw, których działalność została objęta zakresem ustawy i które w projekcie będą uczestniczyły. O tym też kilka słów powiem Państwu troszeczkę później. Kryterium dostępu numer dwa. Tutaj jest określona grupa docelowa, czyli jakie podmioty mogą być wsparciem objęte. Przede wszystkim są to przedsiębiorcy, którzy są producentami lub upoważnionymi przedstawicielami producentów, importerami bądź dystrybutorami produktów, które są objęte obowiązkiem wynikającym z ustawy. Tak? One muszą stosować ustawę. Drugą grupą, która również jest objęta obowiązkiem stosowania ustawy, to są przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi. Dopuściliśmy również możliwość, żeby wzięły udział w projekcie takie przedsiębiorstwa, które nie są zobowiązane do stosowania ustawy, natomiast planują takie działania np. w przyszłości, są nimi zainteresowane, dlatego ta grupa takich pozostałych przedsiębiorców zainteresowanych, planujących działania gospodarcze. W tym zakresie, o, których, o którym mowa w tym punkcie pierwszym i drugim, mogą wziąć udział, natomiast nie mogą ta grupa nie może stanowić więcej niż 10%. W regulaminie napisaliśmy, że na poziomie projektu możemy ewentualnie odstąpić od tych 10%, jeżeli zainteresowanie będzie większe, ale to już będzie wymagało jakichś konkretnych uzasadnień i, i, i po prostu zgody parpu. Jeszcze chciałam tutaj też Państwu powiedzieć, bo to jeżeli chodzi o ustawę, to mikroprzedsiębiorcy, którzy świadczą usługi, nawet w zakresie, który przewiduje ustawa, nie są objęte obowiązkiem stosowania tej ustawy. Natomiast te mikroprzedsiębiorstwa, które nie są objęte obowiązkiem stosowania ustawy, znajdują się, jak gdyby w tym punkcie drugim. To nie są te pozostałe przedsiębiorstwa. Więc jeżeli takie, takie mikroprzedsiębiorstwa się pojawią, będą chciały e, e, uczestniczyć, nauczyć się, bo e, nie wiadomo, jaka ich czeka przyszłość, tak, czy one za chwilę nie będą małym przedsiębiorcą, nie wprowadzą e, dodatkowego jakiegoś produktu, e, bądź tak się zmieni ich sytuacja, że po prostu wejdą nam do grupy, która będzie zobowiązana do stosowania, e, no to po prostu będą musiały to robić już tą wiedzę będą posiadały. I one znajdują się w punkcie, w punkcie drugim. W uzasadnieniu do, do kryterium mówimy o tym, że ustawa nakłada obowiązki zapewnienia dostępności na konkretne produkty, konkretne usługi, na przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw, tak, czy producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów, również usługodawców. One, w ustawie jest określony katalog produktów i usług, które są objęte koniecznością, wymogiem stosowania ustawy. Tak jak mówiłam, wsparcie jest kierowane do tych przedsiębiorców, którzy są z tym obowiązkiem objęci, natomiast jest właśnie ten 10% margines na przedsiębiorstwa inne. Warunki kryterium dotyczą również partnerów, tak? czyli tutaj, tutaj zarówno partner, jak i, jak i lider mogą świadczyć, świadczyć te usługi dla tej danej grupy docelowej. W kryterium podaliśmy również definicję pracownika, pracownicy. Ona jest zgodna z ustawą o utworzeniu PARP. Ocena kryterium również jest na podstawie treści wniosku. Teraz kryterium, chciałabym przejść do kryterium dostępu numer 4. Wrócimy do kryterium dostępu numer 3, natomiast to kryterium, numer 4 odwołuje się, znaczy kryterium dostępu numer 3 odwołuje się jak gdyby do, do zapisów kryterium czwartego, dlatego chciałabym od tego kryterium rozpocząć. I tutaj jest mowa o Tutaj jest mowa o kadrze merytorycznej, jaka powinna być zaangażowana do realizacji do realizacji projektu. Niech, państwa, niech Państwo nie przestraszą się, widząc, jak bardzo szeroki i skomplikowany wydawałoby się jest ten katalog katalog doświadczenia kompetencji osób które mogłyby wejść mogą wejść do projektu naszą intencją było to żeby państwo mieli większy wybór tak żeby wiedząc o tym że może być niewielki problem z dostępnością osób które dane kwalifikacje posiadają my ten katalog na tyle rozszerzyliśmy żeby 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 państwu ułatwić dostęp do tych osób żeby po prostu ten katalog był na tyle szeroki żeby państwo na pewno znaleźli na rynku kadrę merytoryczną która będzie Mogła prowadzić doradztwo i szkolenia. Na początku powiem o działaniach doradczych związanych ze szkoleniami ogólnymi. Jaka kadra powinna realizować te działania? Proszę tutaj też zwrócić uwagę na te spójniki. Pierwszym, pierwszym wymogiem to jest tak, że w ogóle w okresie. Trzech lat przed przystąpieniem do działań merytorycznych, osoby te powinny mieć, wykazać się realizacją co najmniej 180 godzin doświadczenia w doradztwie w zakresie dostępności z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania lub doświadczenie w zakresie wykonanych co najmniej 25 audytów dostępności i przeprowadzenie minimum jednej ekspertyzy z zakresu projektowania uniwersalnego lub autorstwo co najmniej pięciu publikacji na temat dostępności lub uniwersalnego projektowania oraz doświadczenie w przeprowadzeniu co najmniej dziesięciu audytów dostępności. Tak i wszystko w okresie trzech lat. I teraz proszę spojrzeć, że to jest jakby do szkoleń ogólnych, ale tutaj pojawia się spójnik oraz ja go wyboldowałam, bo do działań doradczych związanych z szkoleniami specjalistycznymi. Będzie wymagana kadra. Również tutaj też są też są spójniki lub tak co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie projektowania, produkowania lub wprowadzania do obrotu produktów lub usług objętych zakresem stosowania ustawy. W szczególności w zakresie tworzenia lub komercjalizacji rozwiązań technologicznych, innowacji produktowych lub usługowych z branży cyfrowej. Rozwoju usług cyfrowych, w tym e-commerce, tworzenia stron internetowych, aplikacji mobilnych, tworzenia architektury systemów AI, inżynierii oprogramowania lub innych pokrewnych specjalności. Ja tutaj Państwu przeczytałam całość, oczywiście to też ze względu na to, że kryterium, o którym teraz mówimy, to, to ta czwóreczka, ona odwołuje się do kryterium premiującego, za które będzie można uzyskać dodatkowe punkty, jeżeli będzie się prowadziło działania doradcze. Angażując do projektu osoby, które będą posiadały właśnie te kwalifikacje wskazane w tej, w tej twóreczce, w tym punkcie. Następną, następną, następnym wymogiem jest oczywiście lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie dokonywania oceny zgodności odnoszącej się do produktów lub usług w rozumieniu rozporządzenia 756, 765 na 2008 oraz rozporządzenia 1025 na 2008. 2012 lub co najmniej trzyletnie doświadczenie w dokonywaniu oceny zgodności produktów lub usług z wymaganiami wymykają, wy, wynikającymi z prawa krajowego lub Unii, w szczególności opracowaniem dokumentacji technicznej produktów lub dokumentacji usług zawierającej informacje pozwalające na ocenę zgodności projektu. Um, więc um, Rzeczywiście ten katalog jest szeroki, natomiast mamy nadzieję, że po prostu dostępność tych osób będzie. Z tego co wiemy, jest. Konsultowaliśmy się z ekspertami, rozmawialiśmy z ministerstwem. Powinni Państwo pozyskać te osoby do realizacji swoich projektów. W uzasadnieniu do kryterium jest informacja o tym, że ta, te wymogi odnośnie do doświadczenia kadry mają nam zapewnić wysoką jakość wsparcia doradczego i ocena tego kryterium będzie dokonywana na, pod, na podstawie treści wniosku. Też chciałabym zwrócić Państwu uwagę, że wyjątkowo w, tym, w tych konkursach do, dotyczących dostępności ze względu właśnie na ograniczenia w dostępie do kadry jest takie zalecenie, żeby zrobić takie rozeznanie rynku, takie rozpoznanie tak w zakresie możliwości zaangażowania tej kadry. Zalecane jest żeby na przykład podpisać sobie jakieś listy intencyjne albo jakieś umowy przedwstępne, żeby mieć, mieć takie poczucie, że rzeczywiście po pierwsze, nie będziemy mieli kłopotu z realizacją, bo takie osoby są, one są możliwe do zakontraktowania przez nas bądź zatrudnienia i, i dzięki temu ta realizacja projektu nam się powiedzie. Teraz właśnie powrócę do tego kryterium dostępu numer 3. Tutaj mówimy o doświadczeniu trenerek lub trenerów. One również są podzielone w zależności od rodzaju szkoleń, które będą prowadzone, więc do przeprowadzenia tych szkoleń ogólnych, które Państwu przypomnę, to są te w zakresie, w zakresie dostępności, uniwersalnego projektowania, niepełnosprawności, jest wymagane posiadanie co najmniej 180 godzin doświadczenia w realizacji działań szkoleniowych w zakresie dostępności, właśnie z uwzględnieniem tego uniwersalnego projektowania w okresie trzech lat przed przystąpieniem do prowadzenia działań merytorycznych w projekcie. Jeżeli mówimy teraz o szkoleniach specjalistycznych część teoretyczna to trenerzy powinni posiadać doświadczenie co najmniej 180 godzin w realizacji działań szkoleniowych dotyczących nowych rozwiązań prawnych transponujących lub wdrażających prawo Unii w zakresie wymagań prawnych lub technicznych dotyczących produktów lub usług i tutaj proszę zwrócić uwagę, również nieobjętych zakresem stosowania ustawy. Tutaj chciałam też Państwu powiedzieć, że podczas dyżuru eksperta pojawiło się pytanie, czy to są czy to jest doświadczenie związane z wdrażaniem dyrektywy, i jak to zrobić, skoro ta dyrektywa dopiero co pojawia się na rynku. Tak ustawa dopiero co się, co, w tym roku dopiero została ustanowiona. Tutaj nie patrzymy na ustawę transponującą dyrektywę, tylko na inne, na przykład Związane z prawem budowlanym, z, z zamówieniami publicznymi i innymi, które już jakby ten temat dostępności produktów poruszyły. Katalog tych ustaw nawet jest w naszym, w naszym regulaminie, w załączniku numer 10, z tego co pamiętam, minimalny zakres usług. Do przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych już ta część warsztatowa i tutaj właśnie będziemy odwoływać się do, do kryterium czwartego. Po pierwsze, powinny, osoba, która będzie te szkolenia specjalistyczne przeprowadzać, powinna mieć albo jedna osoba, bądź dwie osoby, bo tutaj dopuszczamy możliwość, że będzie dwóch trenerów prowadziło tę część warsztatową. Powinna posiadać doświadczenie, o którym mowa w kryterium dostępu numer 3 w punkcie pierwszym, czyli to jest to to też doświadczenie ogólne dotyczące dyrektywy uniwersalnego projektowania, tak? 180 godzin w okresie 3 lat. Później doświadczenie i to jest oraz, tak? To jest ten spójnik oraz, który jest istotny bardzo. Doświadczenie w jednym z obszarów, o których mowa w kryterium dostępu numer 4 w punkcie 4, 5 lub 6. Tam była mowa właśnie o hmm. mogę państw, Państwu jeszcze wrócić, żeby to tak szybciutko uświadomić sobie, tak, to jest to jest to kryterium, o którym mówiliśmy, takie, takie szczególne. Kryterium dokonywania oceny zgodności i oceny zgodności z wymaganiami wynikającymi z prawa krajowego lub prawa unijnego. To są te trzy. Już wracam. I tak, lub 100 najmniej, 180 godzin doświadczenia w realizacji działań szkoleniowych w jednym z obszarów, o których mowa w kryterium dostępu numer 4, punkt 4, 5 i 6. Przepraszam, ja tam jeszcze nie wspomniałam o tym punkcie pierwszym, tak że jeszcze raz, że doświadczenie do realizacji specjalistycznych, czyli to ogólne, tak jest to 80 godzin dostępności, doświadczenie w jednym z obszarów, o którym mowa w kryterium numer 4 punkt pierwszy, czyli to są też te działania takie ogólne y, związane z dostępnością, niepełnosprawnością, czwórka, czyli to takie y, y, nasze krytyczne, 5 i 6, lub co najmniej 180 godzin doświadczenia w realizacji działań szkoleniowych, tak? Bo powyżej mówimy o doświadczeniu w obszarach, a tutaj mówimy o szkoleniach. W jednym z obszarów, o którym mowa w kryterium dostępu cztery punkt już bez jedynki czwórka piątka i szóstka. Mam nadzieję, że dla państwa to będzie będzie zrozumiałe. Jeżeli nie, to jeszcze w przyszłym tygodniu jest dyżur eksperta. Ja postaram się wytłumaczyć. Można też napisać, napisać pytanie przez infolinię. To jeżeli to jakoś nie do końca jest jasne, to to ewentualnie będę próbowała to w jakiś sposób inny wyklarować. Natomiast zdawało nam się, że że w taki sposób to napisaliśmy, że powinno być zrozumiałe, konsultowaliśmy to zarówno w ministerstwie, jak i, jak i z zewnętrznymi osobami i, i, i jakby był, było, to, było to zrozumiałe. W uzasadnieniu do kryterium jest oczywiście cel wysoka jakość szkoleń. To kryterium również jest oceniane wyłącznie na podstawie zapisów we wniosku. Kryterium dostępu numer 5 to już mówi o doświadczeniu, o doświadczeniu, tak? Doświadczeniu wnioskodawcy. To doświadczenie musi obejmować co najmniej pięć projektów lub usług o łącznej wartości co najmniej 500 tysięcy złotych brutto w ostatnich pięciu latach przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie, w ramach których realizowane były działania szkoleniowe lub doradztwo dla przedsiębiorców z zakresu zagadnień prawnych. Również pojawiło się pytanie chyba właśnie z, przez infolinię. Zadane. Co oznaczają zagadnienia prawne? Tutaj, tak, na, te zagadnienia prawne, to nie są zagadnienia dotyczące tylko i wyłącznie dyrektywy bądź dostępności. Tutaj mamy tutaj mamy na myśli różne aspekty prawne w kontekście potrzeb przedsiębiorcy. Tak, jeżeli Państwo na przykład prowadzili szkolenia z zamówień publicznych, bądź, nie wiem, z prawa budowlanego, bądź jakieś inne dotyczące prawa, to one będą się tutaj kwalifikowały, o ile spełnią te pozostałe warunki, czyli tak, będzie wykazanych pięć projektów za minimum 500 tysięcy w ostatnich pięciu latach przed terminem złożenia wniosku. W uzasadnieniu do projektu jest informacja, to jest dosyć istotne, że ten projekt, ten potencjał będzie badany łącznie. Więc jeżeli jeden z podmiotów tworzących partnerstwo nie będzie mógł wykazać się doświadczeniem w tych pięciu projektach, bądź na kwotę 500 tysięcy, to można łączyć ten potencjał, można w ramach partnerstwa wykazać. Można, może wykazać jeden podmiot, na przykład dwa, drugi, trzy, bądź jak, jak to już Państwa. Państwo będą, będą chcieli, natomiast, natomiast to jest łączny potencjał całego partnerstwa. Celem oczywiście kryterium jest wysoka jakość merytoryczna usług świadczonych odbiorców, odbiorcom. W ramach tego kryterium zdefiniowaliśmy projekt i usługę. I tutaj jest istotne, że to kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów, ale również dodatkowej dokumentacji potwierdzającej te informacje, które w kryterium są wymienione, więc na przykład referencje. Tutaj są na przykład referencje, jeżeli Państwo będą mieli inne dokumenty, które mogą. Poświadczyć realizację takich projektów, to jak najbardziej należy to y, przedstawić tak, żeby osoba oceniająca nie miała, y, y, nie miała co y, do spełnienia kryteriów wątpliwości. Y, y, I te projekty, które są w ramach efs lub efs realizowane przez PARP, tam gdzie PARP była y, instytucją pośredniczącą, nie muszą Państwo wówczas załączać tych dokumentów poświadczających, ponieważ my do, do nich dostęp y, mamy w odpowiednich systemach. Kryterium dostępu numer 6. Wnioskodawca w okresie 5 lat przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie zrealizował lub realizuje co najmniej jeden projekt finansowany ze środków publicznych, w ramach którego udzielił pomocy de minimis minimum 50 przedsiębiorstwom. W uzasadnieniu do kryterium mówimy o tym, że tutaj stawiamy na, ten, na, te, na takie podmioty, które posiadają doświadczenie w realizacji takich projektów, gdzie pomoc de minimis była udzielana. W przypadku partnerstwa doświadczenie może być wniesione przez jeden z podmiotów, tak, bo tutaj proszę jeszcze wrócimy, bo tu może być wniesione przez jed, przynajmniej jeden podmiot, dlatego że mówimy tu o co najmniej jednym projekcie. Jeżeli oczywiście tych projektów będzie więcej, tak najbardziej na państwa korzyść, Mo, może być więcej projektów, one wtedy mogą być wnoszone przez kilka podmiotów, natomiast jest informacja, że jest taka możliwość, że, że będzie to wniesione przez jeden z podmiotów, które które wchodzą w skład partnerstwa. Zdefiniowaliśmy również. Co dla nas znaczy udzielenie pomocy de minimis? Jest tam informacja o tym, że nie tylko takie udzielanie pomocy de minimis jest, jest jakby dla nas dla nas oznacza jej udzielenie, tak? że to nie tylko bycie takim podmiotem, który, który jest w zaświadczeniu, widnieje w zaświadczeniu udzieleniu pomocy de minimis, ale również takie wszystkie prace zmierzające do tego, żeby tą pomoc de Minimis, żeby tej pomocy de minimis udzielić i wystawić, wystawić zaświadczenie. Aha, dobrze. Wróciłam tutaj jeszcze do tego, do treści kryterium, ponieważ chciałam Państwa uczulić, bo w poprzedniej. W poprzednim naborze dotyczącym gozów też mieliśmy bardzo zbliżone, zbliżone kryterium, i tutaj załączali Państwo jako dokumenty potwierdzające wydruk ze szlimpa. I nie byłoby w tym nic złego, żeby w tym szlimpie były dokładne informacje mówiące o tym, że dana pomoc była udzielona przez danego, dany podmiot w ramach danej umowy, danego projektu, tak żeby to było identyfikowalne Państwo wysyłali. Nam, nie mówię, że koniecznie Państwo tak, ale dostawaliśmy, dostawaliśmy wydruki ze Slimpa, które były kompletnie nieidentyfikowalne i po prostu powodowało to konieczność kierowania projektów do negocjacji, sprawdzania ponownie tych wszystkich dokumentów, dosyłania, dosyłania dokumentów dodatkowych jakichś umów bądź rozliczonych wniosków o płatność bądź, bądź w ogóle wniosków o płatność, które pokazywały, pokazywały że ta pomoc była, była przedsiębiorstwom Udzielona. To tak państwo uczulam, żeby już nie robić dodatkowej pracy ani państwo, ani sobie, to, to, to żeby sprawdzić, czy te wydruki ze ślimpa, jeżeli państwo chcą je załączyć, są możliwe do zidentyfikowania danego projektu. Hmm również przy tym projekcie jest ocena dokonywana na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie, ale również dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje, które są wskazane w kryterium. I tutaj są wymienione referencje, ale również kopie sprawozdań końcowego, końcowych wniosków o płatność i dopuszczamy możliwość, żeby złożyli Państwo na przykład niezatwierdzony wniosek, jeżeli Państwo realizują dany projekt, ale ten, ten projekt już jest tak zaawansowany, że mogą Państwo poświadczyć, że udzielili Państwo tej pomocy już 50 przedsiębiorcom, to wniosek, jakby projekt jeszcze nie jest zakończony, natomiast już to ten wymóg jest spełniony, to do, instytucja, która rozlicza Państwu tą dokumentację, powinna to potwierdzić. Tak, jakieś potwierdzenie, potwierdzenie że tak Państwo realizują projekt, już udzielili pomocy publicznej tylu i tylu przedsiębiorcom i, i taka informacja dla nas będzie wystarczająca. Jak również jeżeli to były projekty realizowane w PARB z EFES-u lub FSU, to takie dokumenty nie są, nie są wymagane. Kryterium dostępu numer 7. Mówi nam o tym, jak powinno, powinien być skonstruowany budżet, na jaką kwotę, że kwota, że na etapie składania wniosków o dofinansowanie budżet nie może wynosić mniej niż 9,5 miliona, a także nie więcej niż 12-214-285 zł. Przy założeniu, że średni koszt wydatków dla jednego uczestnika nie może przekroczyć 8550 zł. Tak jak Państwu mówiłam na wstępie, to wynika z kwoty całej alokacji, czyli tych 85,5 miliona podzieloną przez wskaźnik, który musi być osiągnięty na, na poziomie całego naboru przez PARP, dlatego ta kwota wynosi 8. 1550 na jednego uczestnika, natomiast to jest kwota, która już Państwu mówię, która jest takim średnim kosztem na pracownika i ona obejmuje takie koszty rekrutacji, tak, które są tak naprawdę ponoszone przez Państwa, szkoleń, doradztwa, ale też kosztów pośrednich. Uzasadnieniem do kryterium jest efektywne wydatkowanie, optymalizacja i optymalizacja wydatkowania środków w ramach działania i to kryterium jest oceniane też na podstawie tylko i wyłącznie zapisów we wniosku w zasadzie budżetu. Kryterium dostępu numer 8. Tutaj zwracam Państwa uwagę na to, że to, tego kryterium nie można uzupełniać, nie można go poprawiać, nie jest on kierowany w tym zakresie do negocjacji. Podmiot występuje tylko w jednym wniosku o dofinansowanie złożonym w naborze czyli nie, niezależnie, czy to, jest, czy to jest lider, czy to jest partner to tylko raz w ramach naboru i to będzie weryfikowane na podstawie zapisów, oczywiście Państwa wniosku, ale również. Za pomocą takiego zestawienia wniosków złożonych w naborze, które przygotowujemy, jak już Państwo, jak już, jak już zamykamy nabór. Zamykamy Wybór podmiotów to znaczy w uzasadnieniu jest, jest napisane, że chcemy wybrać takie podmioty, które będą się skupiać na realizacji jednego projektu, ale też zachęcić do tego, żeby te projekty były pisane w sposób jak najbardziej i realizowane, w sposób jak naj, najwyższe, jak najlepsze jakościowo. Kryterium dziewiąte, również bez możliwości poprawy. Mówi o tym, że partnerstwo, które będzie otworzone nie może przekraczać pięciu podmiotów, czyli wnioskodawca i maksymalnie czterech partnerów. Mamy tutaj na celu sprawną realizację projektu. Ocena tego kryterium również na podstawie jest weryfikowana na podstawie zapisów we wniosku. I teraz przechodzimy już do kryterium premiujących. Za które mogą państwo uzyskać dodatkowe punkty, te kryteria premiujące nie są obowiązkowe do spełnienia. Tutaj Państwo wybierają, czy chcą któreś z tych kryteriów spełnić. Jeżeli tak, to, to wpisują to. W przypadku kryterium numer jeden jest, które mówi, że wnioskodawca zapewni zatrudnienie w ramach projektu przez co najmniej połowę okresu realizacji projektu na umowę o pracę w wymiarze co najmniej pół etatu. Co najmniej jednej osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu wytycznych dotyczących zasad równościowych. Tak, te, ta osoba może być zatrudniona zarówno w ramach kosztów pośrednich, jak, jak i w ramach kosztów bezpośrednich. I tutaj właśnie w przypadku, jeżeli Państwo by chcieli zatrudnić taką osobę w ramach kosztów pośrednich, wyjątkowo możemy, możemy a zapewne będziemy też weryfikować dokumenty dodatkowe, czyli na przykład umowę, umowę o pracę czy oświadczenie, to, to się nie nazywa oświadczenie, tylko... No, ten dokument, który stanowi, że osoba jest niepełnosprawna, tak? Znaczy, tak. za to kryterium można uzyskać dodatkowo właśnie cztery punkty. I należy pamiętać, że jeżeli Państwo by chcieli to kryterium spełnić, to do wniosku o dofinansowanie powinien być, wskazane, powinien być wpisany wskaźnik. To jest taki dodatkowy wskaźnik, który nie jest obowiązkowy, natomiast przy spełnieniu tego kryterium jak gdyby jest wymagany, ponieważ on później ułatwia realizację projektów, weryfikację wniosków o płatność. Na celu, co ma na celu to kryterium? Oczywiście promowanie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami w projektach, szczególnie w projektach tego rodzaju, chociaż ten, te, taki, takie kryterium już od wielu lat funkcjonuje, funkcjonuje w, w naszych konkursach, a nie tylko naszych, ponieważ właśnie to promowanie zaangażowania osób z niepełnosprawnościami jest bardzo istotne. Ocena na podstawie zapisów we wniosku tego kryterium. Tak jak mówiłam, albo w kosztach bezpośrednich, albo pośrednich. I istotna informacja, że jeżeli będzie partnerstwo, to ten wymóg może być spełniony przez jednego z partnerów. Tak? Jeden z podmiotów tworzących partnerstwo. Nie jest, konieczne, nie, nie jest koniecznym, żeby to był lider. Może to również ktoś, z partner, któryś z partnerów spełnić. Kryterium premiujące numer dwa. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami i posiada co najmniej pięcioletnie udokumentowane doświadczenie w obszarze, w obszarze dostępności w tym zasad uniwersalnego projektowania. Takie kryterium pojawiło się Pojawiło się u nas, ale również w innych instytucjach, o czym była też mowa na komitecie monitorującym, ponieważ. Próbujemy, jaka była nasza intencja? Po, po pierwsze, naszą intencją nasza intencja wynika z doświadczenia, że bardzo często organizacje tego typu mają bardzo szeroką wiedzę specjalistyczną, posiadają kadrę merytoryczną, posiadają doświadczenie i są jakby zakorzenione w rynku, związanym akurat w tym przypadku z dostępnością, z niepełnosprawnością. Natomiast nie mają takiego doświadczenia w realizacji projektów. Nie mogłyby tych u nas projektu realizować, ponieważ nie, nie spełniłyby innych kryteriów dostępu. Natomiast Wiedząc o tym, że takie organizacje posiadają ten potencjał, który jest bardzo istotny z punktu widzenia, z punktu widzenia realizacji tego projektu, y, y premiujemy dodatkowo dajemy 5 punktów, jeżeli partnerstwo będzie z taką organizacją pozarządową nawiązane. Proszę też zwrócić uwagę na to, że projekt będzie realizowany w partnerstwie, tak to nie jest powiedziane, że to partner musi być, że, to, że partner musi być tym podmiotem, tą organizacją pozarządową może być nią oczywiście lider, jeżeli, jeżeli dodatkowo posiada, posiada potencjał, bądź tak po prostu Państwo zaprojektują, zaprojektują ją swój wniosek, że, że akurat to będzie mogło być spełnione przez, przez lidera, tak? Tutaj właśnie też zwracam na to uwagę, bo tutaj też takie pytanie się pojawiło. W uzasadnieniu mówimy o tym, że celem jest wysoki poziom merytoryczny szkoleń i doradztwa oraz zaprojektowanie skutecznych usprawnień usług produktów w ramach realizowanych projektów. Tutaj ocena tego wniosku jest dokonywana na podstawie treści oraz dokumentów potwierdzających informacje, o których mowa w kryterium. Tutaj należy załączyć statut organizacji, ale również oświadczenie organizacji pozarządowej. To oświadczenie jest załącznikiem do dokumentacji do naboru i ono przewiduje opis dziesięciu działań w zakresie dostępności w tym zasad uniwersalnego projektowania zrealizowanych w ciągu co najmniej pięciu lat przed terminem złożenia wniosku. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że w każdym roku z ostatnich 5 lat powinno być wykazane co najmniej Jedno działanie w celu potwierdzenia ciągłości działań organizacji. Kryterium premiujące numer 3 wnioskodawca Posiada certyfikat dostępności, o którym mowa w ustawie o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Tutaj proszę zwrócić uwagę na to, że nie, nie ma możliwości, żeby partner posiadał, tak? tylko tutaj premiujemy wnioskodawców, którzy ten certyfikat dostępności posiadają i za to będą mogli, mogli uzyskać dodatkowe cztery punkty. W uzasadnieniu mówimy, jak istotne jest posiadanie certyfikatu w przekonaniu, że podmiot, który taki certyfikat posiada, postrzega kwestie dostępności jako istotne i zna, wdraża podstawy oraz, oraz ich zasady. Tak? Mechanizm certyfikacji dostępności jest dla nas potwierdzeniem, że działalność podmiotu spełnia wymagania określone, określone takiej właśnie dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno-komunikacyjnej. Jeżeli Państwo będą chcieli spełnić to kryterium, no to oczywiście muszą to wpisać we wniosek o dofinansowanie, a także załączyć certyfikat dostępności. Kryterium premiujące numer 4. To już jest ostatnie kryterium premiujące i tutaj właśnie mówimy o zaangażowaniu doradcy, które wskazane było w tym punkcie czwartym poprzedniego kryterium dostępu. Także do realizacji projektu zostaną zaangażowani doradcy bądź doradczynie, posiadający udokumentowane co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie projektowania, produkowania lub wprowadzania do obrotu produktów, usług objętych zakresem stosowania ustawy. Głównie w, tej, w takim, w tym kontekście, Cyfrowym. tak I jeżeli Państwo założą, że co najmniej 20 godzin doradztwa, tego bezpośrednio związanego z działaniami szkoleniowymi, będzie prowadzone przez doradców wskazanych w tym kryterium, mogą uzyskać dodatkowo, już pokazuję, dwa punkty. Jeżeli oświadczą, że co najmniej 40 godzin doradztwa będzie prowadzone przez tych doradców bądź doradczynie, to wtedy mogą uzyskać dodatkowo cztery punkty. Ocena dokonywana jest na podstawie zapisów we wniosku. I tutaj też proszę zwrócić uwagę, że jeżeli Państwo będą chcieli spełnić to kryterium, należy wskaźnik wpisać, ten dodatkowy wskaźnik, także realizacja 20 czy 40% doradztwa przez danego trenera, tam gdzie jest miejsce na wpisywanie wskaźników. Tutaj tylko Państwu zwracam uwagę, że przy tworzeniu wniosku na, co, na, co, na jakie dokumenty warto zwrócić uwagę? Na, na pewno na regulamin i wszystkie jego załączniki, tak? w szczególności minimalny zakres usług, bo tam jest, tam, tam jest informacja o tym, jak dane, działania muszą być, jak dane działania muszą być realizowane, dokładne wytyczne co do nich, ale również program szkoleniowy, taki zarys programu szkoleniowego do, oraz programu doradczego. Warto Korzystać z listy sprawdzającej. Zdarzyło mi się raz w poprzednim naborze, że wnioskodawca nie zauważył, że jest, że są kryteria merytoryczne weryfikowane tą pierwszą kartą oceny, 1A. Ona się nazywa. I to są te kryteria zero-jedynkowe, o których za chwilę będę mówiła. Po prostu nie korzystał z listy sprawdzającej, bo jakby skorzystał, na pewno by zauważył, że oprócz tych kryteriów merytorycznych, kryteriów dostępu, premiujących są również te zero-jedynkowe, które są jak gdyby na, na pierwszym etapie etapie sprawdzane, i one wpuszczają bądź nie wpuszczają, dopuszczają do, do kolejnej, kolejnego etapu oceny. Zestawienie standardu i cen rynkowych to jest bardzo istotne przy konstruowaniu budżetu. No, te wymagania dotyczące stron internetowych to jak najbardziej można się zapoznać, natomiast one są istotne już na etapie realizacji projektu. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie to jest podstawa, która powinna Państwo prowadzić za rękę, która przy konstruowaniu wniosków nie tylko mówi nie tylko mówi gdzie, co powinno być wpisane, ale również w jaki sposób tam jak państwo będą postępowali zgodnie z tą instrukcją jest bardzo duża szansa na to, że my nie będziemy mieli uwag, dlatego że my weryfikujemy wnioski o płatność w, posługując się po prostu oczywiście oprócz tych dokumentów, dokumentów projektowych instrukcją wypełniania wniosku tak jeżeli coś w instrukcji jest wymagane, a państwo tego nie przewidzieli we wniosku o dofinansowanie dostają państwo po prostu punkty ujemne. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, dostają Państwo punkty ujemne, ale są Państwo odejmowane, odejmowane punkty. Regulamin wyboru projektów również przewiduje inne dokumenty, które, które nie powinny być Państwu obce, takie jak na przykład zasady kwalifikowalności wydatków czy, czy zasady finansowania. Tak, to są może zasady finansowania mniej, natomiast zasady kwalifikowalności wydatków, zasady wytyczne monitorowania, jak najbardziej proszę się z nimi zapoznać, bo na przykład te ostatnie przy. Opisie, w jaki sposób wskaźnik będzie monitorowany, jak najbardziej są, są istotne, i, i te zapisy, które tam się znajdują, powinny również znaleźć się we wniosku o dofinansowanie. Hmm. O czym warto również pamiętać przy tworzeniu, przy tworzeniu wniosku. Ja już Państwu o większości tych rzeczy w międzyczasie mówiłam, ale tutaj takie małe podsumowanie, coś jeszcze dodatkowo się pojawi. O tym nie powiedziałam, że przy kryterium dostępu numer dwa, które mówi o tym, jaka grupa się kwalifikuje do objęcia wsparciem. Tak, to są te przedsiębiorca, przedsiębiorstwa, które produkują, które świadczą usługi oraz te trzecie pozostałe. Wiadomo, że te, które są, na których jest nałożony obowiązek stosowania ustawy, one... Muszą stanowić minimum 90% wskaźnika, więc taki wskaźnik produktu powinien się znaleźć we wniosku o dofinansowanie. Także te, te przedsiębiorstwa, które są zobowiązane do stosowania ustawy, stanowią nie mniej niż 90% uczestników, uczestników projektu. Przy kryteriach dostępu 4, 5 i 6 należy pamiętać oczywiście o tych dodatkowych dokumentach, jeżeli projekty nie były realizowane w PARP-ie. Obowiązkowo należy do, do wniosku wpisać wskaźniki kluczowe wskazane. One są u nas wymienione w regulaminie wyboru projektu w ustępie 8. I to są takie wskaźniki, które mówią o liczbie osób, na przykład liczba osób z niepełnosprawnościami, które, które były tym uczestnikami projektu, liczbie osób obcego pochodzenia, na przykład o liczbie osób z mniejszości. Tak, to, to to jest osiem wskaźników. Tam jeden wskaźnik. Ostatnio dostaliśmy informację z ministerstwa, że ten wskaźnik, który dotyczy monitorowania liczby przedsiębiorstw w tym współdzielni społecznych, nie jest już kluczowy i nie, 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 nie trzeba go koniecznie uwzględniać we wnioskach, bo on będzie w inny sposób w systemie monitorowany. Natomiast u nas w regulaminie jest on wpisany, więc warto wpisać, po prostu on będzie w inny sposób, w inny sposób w inny sposób monitorowany. natomiast Czy on się pojawi, czy nie, tutaj on akurat bardzo kluczowy nie jest, natomiast, natomiast warto. Znaczy cała reszta musi się musi na pewno się znaleźć. Też pytanie takie miałam od Państwa, bo jak się rozwija listę tych wskaźników kluczowych, tam również pojawiają się takie wskaźniki, które mówią na przykład o o liczbie usług realizowanych przez Bazę usług rozwojowych, albo uczestnicy z skorzystali z usług dotyczących zielonej ekonomii, albo tam jest też informacja o kontach, o indywidualnych kontach takich pracowniczych, to wszystkie te, które nie dotyczą jakby tutaj obszaru konkursu nie są wymagane, one i tak będą usuwane, jak Państwo, jak Państwo je wskażą, to tylko dodatkowa praca i tak trzeba będzie wyczyścić ten wniosek i to usunąć, ponieważ one nie dotyczą tego rodzaju, jak gdyby, tego działania, tak? tego, tego naboru, czyli nic, co jest związane z Bazą Usług Rozwojowych, z tymi kontami indywidualnymi, z zieloną ekonomią nie powinno się tutaj znaleźć. Też takie tylko przypomnienie, że w przypadku kryteriów premiujących należy pamiętać o tym, że przy kryterium premiującym pierwszym wskaźnik powinien się pojawić we wniosku dotyczący zaangażowania osób z niepełnosprawnością. W przypadku chęci spełnienia kryterium premiującego numer dwa powinni Państwo załączyć statut oraz to oświadczenie, które stanowi załącznik 9 do regulaminu. W przypadku trzeciego kryterium premiującego należy załączyć certyfikat dostępności, a przy czwartym wskaźniku dodać wskaźnik dotyczący liczby godzin realizowanych przez, przez, przez tego konkretnego doradcę 20 lub 40. W przypadku aktywnych działań rekrutacyjnych, tutaj też te, chciałabym Państwu powiedzieć, nauczona doświadczeniem poprzednich, poprzednich naworów, na przykład właśnie gozowym. Tam również tamten projekt był projektem takim bardzo świadomościowym, tak, uświadamiającym kwestie dotyczącym gospodarki obiegu zamkniętych, ale tutaj również skupiamy się na tych działaniach uświadamiających. Jak, to, jak Państwo zobaczą, pierwsze, pierwsze działanie, pierwsza ście, w ramach tych ścieżek, ścieżek wskazanych w, w kryterium dostępu, mówi o tych działaniach rekrutacyjnych uświadamiających, więc tutaj proszę zwrócić uwagę na te kwestie, że to nie może być tylko tak, nie powinno być tak, że państwo napiszą, że będzie realizowane, będzie realizowane, będą realizowane działania rekrutacyjne i uświadamiające, tylko my chcemy zobaczyć, w jaki sposób one będą uświadamiane. Dlatego tutaj, właśnie w tym zdaniu poniżej, my mówimy, że w przypadku tych projektów szczególny nacisk położymy na posiadanie doświadczenia w realizacji działań zapewniających efektywną rekrutację grupy docelowej, ale też założymy, komunikatów dotyczących korzyści z udziału w projekcie tak czyli państwo powinni opisać w jaki sposób jakimi komunikatami będą się posługiwali, żeby te kwestie korzyści z dostępności poruszyć wśród uczestników potencjalnych uczestników. Również w ramach rekrutacji przewidujemy takie działania wsparcia merytorycznego dla przedsiębiorcy w zakresie wytypowania pracownic, którzy zostaną wydelegowani do udziału w projekcie. Nie jesteśmy pewni, czy przedsiębiorca, jeżeli będzie troszeczkę większą firmą, będzie wiedział, że które osoby powinny, powinny wziąć, wziąć udział w tym projekcie. Jeżeli będzie miał ta, takie pytanie, taki, taki problem, państwo powinni trochę poprowadzić za rękę i zaproponować jakieś rozwiązanie w tym zakresie. 嗯。Mm. Tutaj to może tylko tak ogólnie, bo tak jak państwu mówiłam, instrukcja wypełnienia wniosku dokładnie prowadzi państwa za rękę i mówi, co w danym miejscu powinno być opisane. Tak jest tam powiedziane, że powinno być uzasadnienie, uzasadnienie kryterium, technik, metod rekrutacji. Ja tylko od siebie dodam, że oceniamy kryteria, tak kryteria, zarówno te merytoryczne, co państwo będą oceniali, co państwo będą weryfikowali na, na etapie przyjmowania do projektu uczestników ale również takie kryteria formalne, tak, jeżeli y, y, kryteria formalne, czyli na przykład jeżeli będzie jakieś, jakieś ograniczenie w, w dostępie, tak, liczba osób na, na, w danym naborze, bo nie wiem, czy Państwo będą na ciągły, czy, czy nabory będą jakieś systematyczne, będzie ograniczona, jak Państwo będą projektowali listę rankingową, jak dobierali osoby z tej listy rankingowej, czy będzie lista rezerwowa, o tym należy, wszystko, o tym wszystkim należy do, na, napisać we wniosku, jak z listy rezerwowej będą dobierani ci, ci uczestnicy. Czy są jakieś kryteria dodatkowe, na przykład za uczestnictwo kobiet czy osób z niepełnosprawnościami? Takie rzeczy powinny we wniosku się znaleźć. Tutaj również chciałam zwrócić uwagę, że rekrutacja musi uwzględniać konieczność zapewnienia równych szans tak? oraz braku dyskryminacji w odniesieniu do osób, które będą rekrutowane i powinna być prowadzona z wykorzystaniem kanałów dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami, ale to oczywiście już w kontekście realizacji danego typu projektu nie muszę na pewno Państwu mówić. Jeżeli chodzi o te działania rekrutacyjne, co tutaj jeszcze Państwo będą weryfikowali? Na pewno kwalifikowalność przedsiębiorcy na podstawie dokumentów zgłoszeniowych. Proszę pamiętać również o weryfikacji listy sankcyjnej, status przedsiębiorcy, czyli tutaj chodzi też o przynależność do tych, do tych grup wskazanych w kryterium dostępu numer dwa. Tak? Czy, to są, czy to są osoby, które podmioty, które świadczą usługi, czy, czy produkty, dane wskazane w ustawie, czy to są te właśnie spoza konieczności stosowania ustawy. I tutaj taki wnioskodawca będzie musiał jakiś dokument na to potwierdzający załączyć. Niekoniecznie kod PKD, chociaż jeżeli on zidentyfikuje, to proszę bardzo. Mogą to być jakieś umowy, jakieś faktury, jakieś dokumenty, które poświadczą, że już takie usługi w ramach działalności przedsiębiorstwa były realizowane. Wielkość przedsiębiorstwa, kwalifikowalność pracowników to będzie również podlegało weryfikacji zaświadczenia o pomocy de minimis. Tutaj tylko chciałam państwu zwrócić uwagę, że niedawno zmieniło się rozporządzenie dotyczące udziela możliwości udzielania pomocy de minimis, a ślad za tym rozporządzenie, które, które, pozwala nam jako PARPowi, udzielać pomocy de minimis i tutaj zmiana w zakresie tego rozporządzenia będzie prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia, ale bliżej przyszłego tygodnia zmieniona w w naszym regulaminie tak bo mamy mamy w regulaminie odwołanie do, do poprzedniego do poprzedniego rozporządzenia do poprzednich rozporządzeń będziemy chcieli to wyprostować i teraz jeszcze na dniach pojawi się to sprostowanie natomiast przypuszczamy że nie będzie to zapewne takie pytanie mogłoby się pojawić raczej nie będzie to związane z przedłużeniem z przedłużeniem okresu możliwego okresu składania wniosków. Co więcej, powinni Państwo sprawdzić, jeżeli chodzi o uczestników, tak, certyfikat dotyczący kwalifikowalności do tej drugiej ścieżki, w której pomijamy szkolenia ogólne, tak? Jeżeli będzie osoba, która będzie chciała skorzystać z tej ścieżki 2, powinna przedstawić certyfikat bądź zweryfikować, Państwo powinni zweryfikować to, czy ona wzięła udział w, w naborze Dostępność Szansą na rozwój 3. Ze względu na to, że przedsiębiorca, że przedsiębiorca, może jednorazowo skorzystać w udziale w projekcie u jednego tylko u jednego podmiotu realizującego projekt, tak, czy u jednego beneficjenta, to również takie oświadczenie o tym, że przedsiębiorca jeden raz korzysta, jeżeli by się okazało, że skorzystał skorzysta wcześniej, to za drugim razem jego koszty nie będą kwalifikowane. Przy szkoleniach na co zwrócić uwagę, to o tym już mówiłam, że obowiązkowo we wniosku o dofinansowanie muszą się pojawić te obydwie ścieżki wsparcia. Te działania szkoleniowe w ramach ścieżki pierwszej, one muszą być pro, prze, przeprowadzone łącznie. Od razu powiem o co tutaj chodzi, tam są, tam są działania ogólne i działania specjalistyczne podzielone oczywiście na tą część teoretyczną, warsztatową i tak dalej. I żeby uzyskać certyfikat, dana osoba, jeżeli zakwalifikowała się do tej ścieżki pierwszej, musi przejść zarówno te szkolenia ogólne, jak i szkolenia specjalistyczne, a na koniec wypełnić ankietę poszkoleniową i dopiero wówczas może dostać zaświadczenie. Jeżeli chodzi o ankietę poszkoleniową, również te osoby, które skorzystały ze ścieżki drugiej, będą zobowiązane wypełnić ankietę poszkoleniową, dopiero dostaną certyfikat udziału, udziału jak gdyby w projekcie. Ta ankieta poszkoleniowa jest na tyle istotna, że w niej powinno być wskazane czy dany uczestnik jest zainteresowany doradztwem? A jeżeli jest zainteresowany doradztwem, to w ramach które, których szkoleń, czy tych szkoleń ogólnych, one są podzielone na bloki. Ja później Państwu pokażę, mam taką tabelkę przygotowaną. Czy, czy to właśnie będzie z bloku pierwszego, czy, czy z drugiego, czy, czy z kolejnych bloków, tych, tych specjalistycznych, tak żeby też Państwo mogli dopasować doradcę do, do konkretnego zakresu tematycznego, który który będzie przedmiotem tego doradztwa. Um wymagany jest podział uczestniczek lub uczestników na grupy szkoleniowe według obszarów, w których działają przedsiębiorcy, czyli osobno powinny być, jeżeli oczywiście będzie to możliwe, to jest takie zalecenie w przypadku bloku pierwszego i drugiego, tego ogólnego, jest zalecenie, żeby były osobne grupy, na przykład tych osób, które zajmują się produktami, ale i tych osób, które na przykład zajmują się świadczeniem usług, tak, ponieważ inne inne po prostu rzeczy, rzeczy będą dla nich istotne, oni inne warunki będą musieli spełniać, inne, inne są Obowiązki. Dobrze by było też, na przykład, jeżeli by Państwo mieli grupę, która na przykład składa się właśnie z tych mikroprzedsiębiorców, którzy nie mogą świadczyć usług, również stworzyli grupę właśnie wyłącznie dla nich. To nie jest żaden obowiązek, natomiast to są takie zalecenia, żeby oni też dowiedzieli się tak, że tego nie muszą, ale w przypadku, gdyby cokolwiek się zmieniło, gdyby chcieli, to takie i takie, jakie by są zalecenia i wymogi związane z, z ustawą. No to jest ta tabelka, o której wspominałam. Ona dodatkowo mówi jeszcze o liczbie godzin, które powinny być minimalnie realizowane w ramach poszczególnych bloków tematycznych. Pierwszy ten blok tematyczny dotyczący niepełnosprawności i szczególnych potrzeb powinien trwać minimum 3 godziny. To, to szkolenie związane z dostępnością, minimum 5 godzin, czyli razem 8 godzin szkoleniowych. Większym problemem mogą być szkolenia specjalistyczne, ponieważ tutaj one, one minimalnie muszą trwać 9 godzin. Natomiast nie mogą Państwo połączyć tych szkoleń ze szkoleniami ogólnymi. My o tym długo rozmawialiśmy z ekspertami i stali na stanowisku, że to powinny być co najmniej osobne dni, więc Tutaj te, te szkolenia dotyczące otoczenia prawnego tych ustaw ogólnych, minimum godzina, bo to jest w zasadzie przedstawienie uczestnikom ustaw, które jak gdyby są, dotyczą, do, dotyczą, do, dotyczą, mogą dotyczyć dostępności. Otoczenie prawne szczegółowe w kontekście przepisów związanych z dostępnością. Nie, przepraszam, te pierwsze to są takie ogólne ustawy, potem te drugie są związane z dostępnością. Tak, potem jest tak, te szkolenia, które dotyczą ustawy już konkretnie, ale te zagadnienia teoretyczne, czyli ta część teoretyczna musi trwać minimum 4 godziny, a część praktyczna również minimum 4 godziny, z tego się robi 9, mogą Państwo albo zwiększyć liczbę tych godzin, ponieważ to jest wskazane jako minimum, mogą też Państwo wziąć pod uwagę fakt, że szkolenia... Zalecane jest, żeby to były szkolenia stacjonarne, natomiast są dopuszczone również szkolenia zdalne. Więc jeżeli Państwo będą chcieli gdzieś w pewnym stopniu nie wiem, przeprowadzić jakąś część szkoleń, szkoleń zdalnie, no to jakby tutaj może to też być ułatwienie dla uczestników. No już Państwo muszą sami pomyśleć sobie, jaka forma dla Państwa również, jakie są potrzeby uczestników i która z form przez Państwa zaproponowanych będzie jak najbardziej adekwatna i spełniająca. Te potrzeby. Też takim zaleceniem, my tego nie wpisywaliśmy, ale bardzo by było dobrze. Znaczy to, to w pewnym momencie po prostu wypadło nam z regulaminu, ale mile by było widziane, gdyby te zagadnienia praktyczne były realizowane w formule stacjonarnej. Eksperci o tym mówili. My chcieliśmy wyjść jak gdyby naprzeciw państwu i jak najmniej komplikować realizację tego projektu. Dlatego nie wpisywaliśmy tego na twardo, że, one, że ten warsztat powinien być stacjonarny. Natomiast to, to by było dobrze widziane i to by było na pewno z wielką korzyścią dla, dla uczestników. Tak, jak mówiłam, że tam te godziny, które są wskazane, to są godziny minimalne, czyli jest możliwa rozbudowa zakresu tematycznego. Jeżeli Państwo by chcieli zwiększyć liczbę godzin, to jakby to tutaj nie ma, nie ma jakby konieczności jakiegoś, jakiegoś większego problemu. Tak, mogą Państwo założyć, że nie, jednak ta liczba godzin, którą zaproponowaliśmy, może być niewystarczająca. Chcieli by Państwo dogłębnie przekazać tą wiedzę i tą liczbę godzin zwiększyć. Natomiast jeżeli Państwo by chcieli rozbudować ten zakres tematyczny, powinni Państwo wpisać o jakie aspekty we wniosku o dofinansowanie. Czy teraz, czy na etapie już zmian do wniosku o dofinansowanie powinna taka informacja się znaleźć? Jaki jeszcze Państwo zakres przewidują, że jest istotny i że bez tego po prostu szkolenia nie będą kompletne? Hmm, tak, szkolenie w ramach ścieżki pierwszej musi być realizowane po zakończeniu, to szkolenie specjalistyczne, które jest w ścieżce pierwszej, powinno być następstwem szkolenia tego ogólnego, tak? Czyli powinno się znaleźć jak gdyby w harmonogramie po zakończeniu szkolenia ogólnego. Róż, również o tym mówiłam, że nie można łączyć bloków szkolenia ogólnego pierwszego i drugiego z tymi blokami szkoleń specjalistycznych. No i formuła, formuła zajęć, tak, że rekomendowana jest formuła stacjonarna, natomiast dopuszczamy również zdalną. Jeżeli chodzi o działania doradcze, to działania doradcze są, tak jak Państwo już słyszeli, fakultatywne. One muszą wynikać z tych potrzeb. Potrzeby będą wyrażone w ankiecie poszkoleniowej. Na uczestnika przewidujemy maksymalnie 15 godzin. Takie pytanie też mi się pojawiło, pojawiło chyba zadane przez infolinię, czy to oznacza, że 15 godzin działań szkoleniowych na uczestnika po szkoleniach ogólnych, po szkoleniach specjalistycznych kolejne 15. To mówię, że nie. To jest maksymalnie 15 godzin na uczestnika bez względu na rodzaj przeprowadzonego szkolenia. Natomiast jeżeli do projektu zaangażują, zrekrutują Państwo firmę, która na przykład wydeleguje dwóch bądź trzech uczestników, to wówczas oczywiście na każdego z nich będzie po 15 godzin. Godzina doradcza to jest 60 minut, w przeciwieństwie do szkoleń, które, które trwają 45. W dokumentacji jest również napisane, że bezpośredni kontakt z uczestnikiem musi stanowić co najmniej 70% czasu doradcy. Pozostały czas to może być taki czas już na samodzielną pracę doradcy. Na, na, tak, na samodzielną pracę doradcy. Zakres tego doradztwa, tak samo jak program szkoleniowy, jest wskazany w załączniku do regulaminu, czyli w minimalnym zakresie usług. Teraz przejdę tak szybciutko do tych kryteriów merytorycznych zero-jedynkowych, o których jeden, jeden z wnioskodawców zapomniał. To są właśnie kryteria, które pierwsze dotyczy kwalifikowalności wnioskodawcy, czyli to, czy wpisuje się, wpisuje się w ten katalog, który Państwu przedstawiłam na samym początku, wynikający z rozporządzenia PARP. Jeżeli Państwo będą składali wniosek w partnerstwie, tutaj weryfikowana jest zgodność utworzenia partnerstwa z ustawą wdrożeniową oraz to, czy to partnerstwo zostało założone, zaangażowane przed rozpoczęciem, przed złożeniem wniosku oraz kryterium dotyczące obrotu. Tutaj też kilka słów Państwu powiem, bo, bo zdarzają, zdarzają się tutaj zdarzają się dosyć często tutaj Nieścisłości i niestety ten etap wielokrotnie jest, wielokrotnie jest konieczność zwracania Państwu wniosku, uzupełniania informacji. To kryterium mówi, że wnioskodawca oraz partnerzy, którzy ponoszą wydatki w projekcie, a wszyscy będą ponosić, zapewne posiadają łączny obrót za wybrany przez wnioskodawcę jeden z trzech ostatnich zatwierdzonych lat obrotowych zgodnie z ustawą o rachunkowości lub w zależności od tego jaką rachunkowość prowadzą jak, jak się rozliczają zamkniętych zatwierdzonych lat kalendarzowych równy lub wyższy od 75% średnich rocznych wydatków w ocenianym projekcie czyli biorą państwo cały budżet dzielą sobie przez lata realizacji od razu bo chyba o tym nie mówiłam że to jest 36 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2025 roku tak czyli trzyletnie są te projekty dzielą, dzielą państwo tą kwotę przez ten okres realizacji projektu i patrzą, czy przychody państwa, obroty są, są równe bądź wyższe od 70% średnich rocznych. Czasami jest tak, że na przykład tylko jeden z partnerów bądź lider to, to spełnia, ale warto jest, warto jest wpisać wszystkich, ponieważ tutaj wniosku, oceny, które oceniają, osoby, które oceniają wniosek, od razu też widzą widzą mniej więcej jaki, jaki jest potencjał. Wnioskodawcy. To kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych, w tym takich projektów partnerskich, gdzie lider, czyli wnioskodawca jest właśnie jednostką sektora finansów publicznych. Wtedy taki, to kryterium nie jest brane pod uwagę, nie jest badane. Co to co stanowi? Co robimy jako obroty w przypadku tych podmiotów, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych? Jest to wartość przychodów, również tych osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania, osiągniętych w wymaganym okresie przez danego wnioskodawcę bądź partnera na dzień składania wniosku do finansowania. I tutaj też właśnie powtarzam jeszcze raz, że ten obrót jest badany łącznie, czyli jeżeli jeden z podmiotów nie może, nie, nie może spełnić tego kryterium, może zawiązać partnerstwo i to partnerstwo może łącznie, łącznie ten potencjał posiadać. Ten potencjał jest dosyć duży, tak, bo jak Państwo widzą, to jest około 10 i ponad 12 milionów 12 milionów złotych. Jeżeli chodzi o potencjał społeczny, to już jest kryterium, które jest weryfikowane na, na etapie tej oceny merytorycznej, ocenianej punktowo. Natomiast chciałam też Państwu powiedzieć, że, że tutaj trochę doprecyzowaliśmy, doprecyzowaliśmy zapisy w regulaminie. Na początku może powiem, tutaj pokażę Państwu o co, dokładnie o czym ja mówię. Potencjał społeczny to jest. To jest taka informacja, że wnioskodawca bądź partnerzy bądź całe partnerstwo ma doświadczenie w trzech aspektach. Pierwszym aspektem to jest w obszarze, w którym będzie udzielane wsparcie, czyli musi napisać, że zgodnie ze swoją działalnością statutową wpisuje się w ten zakres, w ten obszar, który będzie realizowany w ramach projektu. Druga, druga rzecz to są projekty, czyli takie doświadczenie na rzecz grupy docelowej, do której jest kierowane wsparcie, czyli my tutaj mówimy o przedsiębiorstwach oraz na określonym terytorium, więc tu mamy na uwadze terytorium całej Polski, czyli realizacja projektów ogólnopolskich. I też chciałabym zwrócić Państwa uwagę, żeby te, ten opis kryteriów nie może być taki lakoniczny, nie może być taki nie może być taki, żeby po prostu osoba oceniająca się domyślała. To, o czym za chwilę Państwu powiem właśnie. Hmm, że w przypadku tych, tych wniosków o dofinansowanie, opisując potencjał, Państwo powinni przekazać takie dane identyfikacyjne, pokazać dane identyfikacyjne projektu, projektów, usług, które jednoznacznie potwierdzą informacje wymagane w kryterium. I z czego to się wzięło? To się wzięło z tego, że przy ocenie wniosków my czasami mamy bardzo lakoniczną informację. Gdzieś jest jakiś, nie wiem, jakiś może tytuł projektu, może w ramach jakiego działania, może jest jakiś jeszcze jeżeli jest numer tego, tak, numer tego projektu, no to jeszcze pół biedy, dlatego że jesteśmy w stanie, o ile jeszcze informacje na stronach internetowych są, odszukać. Natomiast też my musimy się pochylać wówczas i patrzeć, czy ten projekt, który tutaj lakonicznie został opisany, dotyczy spełnienia obszaru, spełnienia terytorium, czy grupy docelowej. Dlatego tutaj jest teraz taki wymóg, na który ja bardzo, bardzo Państwa uczulam, żeby powiedzieć tak, napisać we wniosku, że w przypadku. Doświadczenia w obszarze. Wykazujemy ten, ten, ten projekt, taki, taki numer, nazwa, dotyczący króciutko, czego dotyczył. Dlaczego? Dlaczego on w obszarze? Na rzecz grupy docelowej to samo oraz terytorium. Tak, żeby po prostu one były identyfikowalne, żebyśmy nie musieli szukać, dopytywać, wzywać potem państwa do uzupełnień, do poprawek, do negocjacji. To po prostu bardzo ułatwi zape zapewne i nam hmm, hmm, pracę, jak i państwu. Potencjał kadrowy, tutaj też bardzo ogólnie ponieważ tak jak mówiłam, instrukcja wypełniania wniosku dokładnie pokaże Państwu, jakie informacje powinny znaleźć się w opisie potencjału kadrowego. Oczywiście kluczowe osoby, jaką będą wypełniły funkcje tak? Czy w projekcie, jakie mają kompetencje, jakie doświadczenie. Tutaj nie ma konieczności wymieniania z imienia i nazwiska, nawet instrukcja mówi, że jeżeli są to osoby powszechnie znane, identyfikowalne, to wtedy tak. Natomiast jeżeli, jeżeli to, to, to nie są takie osoby, to po prostu to można opisać, opisać te kompetencje, doświadczenie, funkcje w projekcie tych kluczowych osób. W jaki sposób te osoby będą wykorzystywane w projekcie? Tak i też proszę się, proszę zwrócić uwagę na to, że nie warto wypisywać wszystkich osób, z którymi Państwo współpracują, współpracowali, mają Państwo na stanie, ale one nie będą zaangażowane do projektu. Znaczy jak najbardziej to, to też pokazuje, pokazuje Państwa jak gdyby doświadczenie, Państwa wpisywanie się, Państwa taki ten potencjał społeczny, natomiast nie tutaj jest, nie, nie tutaj jest miejsce na to, żeby, żeby opisywać, tutaj muszą być konkretne, konkretne informacje. Informacja wymiar etatu tak na, dla osób, które będą zatrudnione w, w ramach umowy o pracę. Tutaj również to, to znaczy nie jest konieczne, żeby to były zatrudnione osoby na umowę o pracę. Bardzo często w przypadku takich projektów osoby, które są angażowane jako kadra merytoryczna, na przykład eksperci, nie eksperci doradcy, trenerzy są to osoby, które, które, które na przykład prowadzą działalność gospodarczą, tak i państwo po prostu zatrudnią ich w ramach innej umowy niż umowa o pracę. Zakres zadań realizowanych tak w kontekście wiedzy i umiejętności. To bardzo często występuje na przykład w przypadku takich osób, które już stanowią kadrę taką zarządzającą, kadrę administrującą projektem. Na przykład jest wpisane, że dana osoba będzie odpowiadała dajmy na to tutaj, nie wiem, za monitoring wskaźników. I z jej doświadczenia w ogóle nie wynika, że ona kiedykolwiek tym monitoringiem się zajmowała. Innymi rzeczami jak najbardziej, natomiast, natomiast nie miała taki, taki, takiego zakresu obowiązków w ramach swoich dotychczasowych zajęć, więc tutaj jakby ten, ten zakres zadań musi być kompatybilny z tą tą wiedzą i umiejętnościami, z doświadczeniem z kompetencjami, tak, że na przykład osoba, która będzie zajmowała się akcją informacyjno-promocyjną, również powinna wykazać doświadczenie stricte właśnie w takich, w takich działaniach. Dobrze, to może to, to pominę. Potencjał techniczny. Najpierw zwrócę Państwu uwagę na to, żeby opisywać ten potencjał techniczny osobno dla każdego zadania. To jest też duży błąd. Instrukcja mówi, że powinna być osobno dla każdego zadania, i jak tego nie ma, po prostu odejmujemy za to punkty. Tutaj ocenie podlega stopień zaangażowania potencjału, w tym pomieszczeń, sprzętu, będących do dyspozycji, dyspozycji partnerstwa bądź wnioskodawcy. Należy opisać, jakie będzie zaplecze w dyspozycji, jaki sprzęt pomieszczenia i w jaki sposób te rzeczy będą zaangażowane w realizację projektu i wskazać sposób wykorzystania potencjału technicznego w projekcie. Również tą informację o zarządzaniu projektem Państwo znajdą w instrukcji. Tak ogólnie tak, to proszę zwrócić uwagę na to, że zespół, który, który będzie zaangażowany do realizacji, musi mieć jasno przydzielone rol, role. Jest też bardzo istotne, żeby napisać wymiar etatu bądź wymiar czasu pracy tych osób, żebyśmy zobaczyli, czy, czy rzeczywiście to będzie nie, nie za dużo, nie za mało, czy, czy adekwatnie my też będziemy będziemy chcieli na to. Na to na to popatrzeć sposób zarządzania projektem taki sposób, żebyśmy mogli stwierdzić, że dzięki takiemu sposobowi państwo sprawnie, efektywnie, terminowo zaangażują, zrealizują projekt. Tutaj należy też wskazać liczbę osób, która będzie zaangażowana w projekt, w te poszczególne procesy. Odległość, nadrzędność personelu, tak, to, od kogo zależy, wymiar zaangażowania, czyli właśnie te, ten etat bądź bądź inna forma. Później podział ról, podział ról i zadań w zespole, który również zagwarantuje sprawną realizację projektu, i w jaki sposób podejmowane będą decyzje w projekcie. Czy, tak, to, jest, to też jest bardzo istotne. Na to zwracamy uwagę i za pomocą jakich, jakich środków, jakich mechanizmów komunikacji. kluczowe stanowiska, należy wymienić zakres zadań, tak żeby po prostu można było ocenić racjonalność, bo ta podległość, nadrzędność, już oczywiście o tym mówiłam, o kwalifikacjach również też, też już Państwu mówiłam, że te kwalifikacje muszą być adekwatne do stanowiska, ale muszą być też adekwatne do zakresu, do zakresu działań w projekcie przy budżecie projektu. Od razu państwu powiem, żeby nie zapomnieć, bo ja sobie tego nie, nie wpisałam w prezentację, ale to było takie zalecenie podczas ostatniego, podczas ostatniego spotkania z ministerstwem i to, we to w regulaminie jest, bo w trakcie wdrażania projektu, w trakcie realizacji bardzo często jest jest taki kłopot z przesuwaniem zadań między, między przesuwaniem zadań między, może tak, działań między zadaniami, tak? Kwot między zadaniami i jak się wprowadza te zmiany, dużo większym ułatwieniem jest w momencie, kiedy Państwo teraz na etapie składania wniosku skonstruują budżet w taki sposób, że będą poszczególne zadania, które będą realizowane w projekcie, tak, typu właśnie rekrutacja, działania szkoleniowe, działania doradcze oraz koszty pośrednie, no to to jest taki minimum oczywiście i pod każdym z tych działań, żeby została taka jedna jeden pusty wiersz, który będzie na przykład nazwany inne i wyzerowana pozycja wówczas, jeżeli państwo będą chcieli dodać jakąś pozycję bądź gdzieś coś przerzucić przesunąć, to ta pozycja będzie takim ułatwieniem do tego, żeby, żeby na etapie wdrażania już już w prosty sposób sobie sobie z tym poradzić. No natomiast, jeżeli tego wniosku nie będzie, oczywiście nie, be, nie, be, nie będzie za tych żadnych, nie będzie za to, za to odejmowanych punktów. Budżet powinien bezpośrednio wynikać z zadań i ich etapów. Tutaj jeszcze od razu może, żeby nie zapomnieć, powiem o tym, że zdarza się we wniosku, że działania opisane w, w projekcie, tak w różnych miejscach, głównie, głównie tam, gdzie jest miejsce na zadania, one kompletnie nie są kompatybilne z harmonogramem. Brakuje pewnych etapów, albo na przykład harmonogram jest bardzo okrojony, tych etapów poszczególnych w ogóle w nim nie ma. Czasami jest też tak, że one w ogóle nie pokrywają się z tym, co jest w opisie poszczególnych zadań, kiedy, kiedy będą realizowane poszczególne nabory, kiedy będą realizowane takie i takie działania. One w ogóle nie koresponduje, więc tutaj zwracam Państwu uwagę, bo za, za to też odejmujemy punkty, jeżeli nie ma tej spójności i zbieżności. Musi zawierać budżet musi zawierać wydatki planowane do poniesienia w celu realizacji projektu. I one oczywiście muszą być kwalifikowalne, więc te wydatki, które są kwalifikowalne, mają Państwo wymienione w. W regulaminie, również w wytycznych kwalifikowalności, to jeżeli Państwo by chcieli się zapoznać z katalogiem na przykład kosztów pośrednich i tutaj dużą pomocą powinno być, ale też takim dokumentem, który, o którym nie można zapomnieć jest standard cen tak to jest taka, taki taryfikator potocznie mówiąc, gdzie są uwzględnione najczęściej występujące koszty, które pojawiają się w, w naborach i to część tych kosztów to są takie, które zdefiniowała zdefini, zdefiniowało Ministerstwo Funduszy i to są takie koszty dotyczące na przykład kwoty lunchu, bufetu, kwoty sali szkoleniowej itd. Natomiast dodatkowymi, dodatkowymi wydatkami, które zostały tutaj pokazane, które zostały już oszacowane przez PARP, to są na pewno te dotyczące kwot doradztwa i trenerów, ale również rekrutacji i tutaj właśnie też państwu chciałam powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwotę, kwotę, rekrutacji podzieliliśmy. Nie wiem, czy państwo mieli też, też do czynienia z tym konkursem dostępność szansą na rozwój 3, tam też te, te kwoty były podzielone. Pierwsza kwota stanowi kwotę rekrutacji przedsiębiorstwa, tak, bo w ramach tych kosztów powinni państwo zweryfikować kwalifikowalność przedsiębiorstwa, tak, listę sankcyjną, zaświadczenie o pomocy de minimis, sprawdzić, w wywiadowniach gospodarczych, powiązania i tak dalej, wielkość tego przedsiębiorstwa. Więc tutaj jest taka, jest taka weryfikacja i ona wynosi, z tego co pamiętam, 1116 zł. Natomiast dodatkowym kosztem jest koszt około 350 chyba trzech, z tego co pamiętam, na uczestnika. Więc jeżeli Państwo zrekrutują przedsiębiorstwo z jednym uczestnikiem, no to jest ta kwota 1100 plus 350. Natomiast jeżeli zrekrutują przedsiębiorstwo i w ramach tego przedsiębiorstwa 5 osób pójdzie, no to 5 razy jest ta kwota 1116 na przedsiębiorstwo plus dodatkowo 5 razy ta kwota, która dotyczy każdego uczestnika. Bo tutaj też inne rzeczy się weryfikuje, tak kwalifikowalność uczestnika, jego na przykład certyfikat wiedzy o dostępności i tym podobne. Dokładnie co jest, co jest weryfikowane podczas, podczas każdego etapu też jest napisane, choćby właśnie w tym standardzie cen. Tutaj też warto zwrócić uwagę na to, też czasami pojawiają się jakieś takie dziwne koszty w ramach tych kosztów tego katalogu kosztów i tych limitów, które są wskazane wskazane we wniosku tak do wyboru. One się chyba z listy rozwijają. Ja tego wniosku nie widzę od tej strony, co państwa, ale chyba chyba to jest jakaś taka lista, która, która daje możliwość wpisania, czy będą to, czy to będzie, czy, czy to będą wydatki zlecone tak pod wykonawstwo, czy to będą, czy to będą, czy to jest pomoc de minimis tak to to są takie takie limity i takie takie informacje. Takie kategorie kosztów, które trzeba dobrze przemyśleć, usystematyzować i, i poprawnie wpisać do wniosku. Uzasadnienie kosztów jak najbardziej w miejsce pod budżetem jest właśnie na to, żeby opisać dokładnie. Szczególnie w kontekście tych działań doradczych i szkoleniowych, także ile osób będzie objętych wsparciem, za jaką kwotę, ile razy będą organizowane, ile czasu będą trwały te szkolenia. Wszystko zresztą Państwo najlepiej wiedzą, no tak, żeby po prostu pokazać, że jak Państwo wyszli na koszt, który znajduje się w budżecie. Dokładnie, po prostu im bardziej szczegółowo, im bardziej dokładnie, na ile tylko limit znaków pozwala, to proszę po prostu uzasadniać, opisywać, skąd, skąd ta dana pozycja się wzięła. VAT. VAT nie musi być koniecznie uzasadniany, ponieważ przewidujemy, że wszystkie projekty, widząc, widząc kryterium dostępu, będą, będą się mieściły w limicie do 5 milionów euro, więc tutaj VAT jest w całości kwalifikowany. Można, tam jest taka rubryczka dotycząca VAT-u, tutaj należy wpisać, że nie dotyczy. Można oczywiście też wpisać jakieś uzasadnienie, że na przykład Państwo mogą odzyskiwać, nie mogą. Tutaj koszty powinny się pojawiać w kwotach brutto, natomiast już przy realizacji projektu Państwo... Yy, na, sami będą wiedzieli, czy, czy mogą ten koszt VAT-u zakwalifikować, czy na przykład Państwo są zobowiązani do tego, żeby ten VAT odprowadzić. Natomiast budżet musi być w kwotach w brutto. Czy jeszcze coś chciałam do tego budżetu? Chyba. Chyba nie. I jeszcze chciałam tylko Państwu przytoczyć kilka pytań. Nie wiem, czy już o niektórych nie, nie powiedziałam, które mi, się tak, które mi się pojawiły właśnie podczas tych dyżurów ekspertów, albo w poprzedniej dostępności, albo, albo właśnie tutaj na infolinii PARP. Pojawiło się pytanie, czy koszt przygotowania materiałów programów szkoleniowych powinien być w osobnej pozycji budżetowej. Jak Państwo zobaczą w regulaminie, w tym załączniku, standard cen rynkowych, tam jest powiedziane, że koszt godziny pracy trenera lub trener, trener, trenerki to on uwzględnia przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia, więc jakby tutaj nie ma możliwości dodatkowej pozycji, dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem, z przygotowaniem materiałów, ponieważ to powinno być uwzględnione już w pracy trenera bądź trenerki, bo tutaj jest katalog kosztów, tak, rekrutacja, usługi szkoleniowe, pośrednie i ten zakup infrastruktury, więc tutaj nie ma możliwości, żeby jeszcze jakieś dodatkowe koszty się pojawiały. Tutaj takie też kontrowersyjne pytanie. My trochę inaczej do tego podchodziliśmy w poprzednich naborach. Teraz teraz będziemy zgodnie z interpretacją IZ, która, która dotarła do PARP z ministerstwa. Tak, jest kwota 290 zł na nocleg w kraju. Czy ona zawiera koszt zakwaterowania jednej osoby w pokoju dwuosobowym, czy też dwóch osób w pokoju dwuosobowym? I standard cen mówi o tym, że ten koszt obejmuje nocleg w hotelu. O maksymalnie trzygwiazdkowym. Maksymalnie Przy czym. Dobre, to może nie jest istotne, że obejmuje nocleg w pokojach dwuosobowych. Nocleg w pokoju jednoosobowym jest kwalifikowany tylko w uzasadnionych przypadkach, tak? Więc jeżeli Państwo uzasadnią, że nocleg w jednoosobowym jest niezbędny, to, to wówczas może być kwalifikowany. Standardem jest dwuosobowy, natomiast ten koszt 290 zł dotyczy pokoju dwuosobowego dla jednej osoby, tak? Czyli jeżeli tam się dwie osoby znajdą, ten koszt się podwaja. A o zagadnieniach prawnych już państwu mówiłam, tak, że to zagadnienia prawne to nie muszą dotyczyć tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie dostępności bądź właśnie dyrektywy, ale one odnoszą się do różnych takich tematów, problemów, kwestii prawnych w kontekście potrzeb przedsiębiorców. I jeszcze jedno pytanie, że zgodnie z regulaminem zalecane jest uczestniczenie w projekcie co najmniej dwóch osób z przedsiębiorstwa na stanowiskach decyzyjnych lub kierowniczych, które mają wpływ na kształtowanie strategii produktowej lub usługowej przedsiębiorstwa. I czy to wyklucza jednoosobowe działalności gospodarcze? Powyższy zapis nie wyklucza jednoosobowych działalności ze względu na to, że to jest tylko zalecenie. To jest zalecenie, a nie wymóg obligatoryjny, więc jeżeli pojawią się jednoosobowe działalności gospodarcze, takie, takie przedsiębiorstwa, to jak najbardziej one również mogą uczestniczyć w projekcie. I to jest wszystko, co ja bym chciała Państwu przekazać. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym wydarzeniu i do usłyszenia. Powodzenia, rzeczy oczywiście.